Pani minister, od 24 lutego Polska przyjęła ponad 2 miliony, prawie już 2,5 miliona uchodźców. Ci ludzie znaleźli dach nad głową właśnie w Polsce. Ale czy jeszcze jesteśmy w stanie przyjąć większą liczbę uchodźców? Przede wszystkim Polska od pierwszego dnia, kiedy inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainie się rozpoczęła, otworzyła swoje granice, otworzyła swoje serca. Rząd przygotował skoordynowane działania i tak jak pan premier Mateusz Morawiecki, tak jak pan premier Jarosław Kaczyński powiedział, przyjaciołom z Ukrainy będziemy pomagać. A więc przede wszystkim nie określamy liczby Ukraińców, jaką Polska przyjmie. Przyjmiemy tyle, ile będzie potrzeba. Oczywiście podjęliśmy konkretne działania ustawowe, by ci obywatele tutaj mieli legalny pobyt, a więc na 18 miesięcy gwarantujemy pobyt, gwarantujemy dostęp do pracy, do świadczeń rodzinnych, do świadczeń z pomocy społecznej, ale także obywatelom Polski, bo to jest ważne, że to, co obywatelom ukraińskim proponujemy, to też z czego korzystają obywatele polscy albo obywatele ukraińscy, którzy byli w Polsce legalnie przed wybuchem wojny. I przede wszystkim to jest potrzebne to schronienie, jest potrzebne bezpieczeństwo i to Polska zapewnia. Polska zapewnia, to są miliardy złotych, które są tak naprawdę potrzebne, aby to bezpieczeństwo i wsparcie było zaoferowane na godnym poziomie. Dlatego też rozmowy na arenie międzynarodowej pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby przede wszystkim Unia Europejska, państwa Europy Zachodniej solidarnie wsparły Ukrainę. I solidarnie też wsparły w tej pomocy Polskę, bo Polska przede wszystkim jest takim hubem, przez którą udzielana jest pomoc humanitarna na Ukrainę, bo to, o czym dzisiaj mówiliśmy, ta pomoc jest w sumie taka dwukierunkowa, pomoc, która musi iść na Ukrainę, ta humanitarna, związana z pomocą i żywienia, dostarczanie leków, dostarczanie też odpowiednich militariów na Ukrainę, ale też potrzebna jest ta pomoc tutaj w kraju. I tak jak pani redaktor powiedziała, ponad 2 miliony 200 tysięcy Ukraińców mamy w Polsce. Gwarantujemy pracę, bo rynek pracy w Polsce jest na niskim poziomie bezrobocia. Natomiast są to kobiety z dziećmi, a więc jesteśmy też świadomi, że jest potrzebna opieka nad tymi dziećmi. Jest zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, dostęp do edukacji. A więc przede wszystkim Polska zdaje dzisiaj egzamin z człowieczeństwa. Ale tutaj jeszcze jest ważną kwestią ta trauma, z którą przyjechali ci ludzie. Czy będą mogli uchodźcy liczyć, czy już mogą liczyć na pomoc terapeutów? Cały czas pomoc psychologiczna jest udzielana. W Polsce funkcjonuje 36 takich punktów recepcyjnych, czyli tych pierwszych punktów, gdzie obywatele Ukrainy przybywają. Wygląda to tak, że mamy te dwa województwa przygraniczne, a więc województwo lubelskie i podkarpackie. Stamtąd wojewodowie w całej Polsce jest utworzonych 36 punktów recepcyjnych, czy takich punktów, do których docierają obywatele Ukrainy i tam otrzymują schronienie, wsparcie psychologiczne. To jest bardzo ważne. My również zabezpieczyliśmy jako Ministerstwo Rodziny samorządom środki na to, aby właśnie takowe wsparcie po tej traumie wojennej było udzielane. Bo dzisiaj naprawdę zanim ktoś podejmie decyzję o tym, że pójdzie, będzie pracował, to musi przede wszystkim pokonać tą traumę, te przeżycia, te dzieci, które widziały ten dramat wojny, który odbywa się na Ukrainie. Przecież mamy XXI wiek, ginące niewinne dzieci, kobiety. Przecież Rosjanie, przede wszystkim wojska rosyjskie atakują cywilów. To jest po prostu mało, że niehumanitarne. To po prostu jest niemożliwe, żeby w XXI wieku taka sytuacja miała miejsce. Dlatego mówimy głośno nie i przede wszystkim będziemy tak długo wspierać Ukrainę, aż ta wojna będzie zwycięska dla Ukrainy. Solidarność i wsparcie Polaków są ogromne, ale taka solidarność i bardzo mocne wsparcie, przede wszystkim wsparcie w sankcjach, jest konieczne ze strony europejskich państw, ale też ze strony Stanów Zjednoczonych. Czego pani oczekuje po tym szczycie NATO, który już się rozpoczął? Joe Biden w sobotę spotka się z prezydentem Polski. Czego pani oczekuje właśnie od Stanów Zjednoczonych teraz, ale też od państw Unii Europejskiej?
przede wszystkim intensywnego, dynamicznego działania i podejmowania takich odważnych decyzji, które wprowadzane sankcje rzeczywiście będą uderzały w Rosję i będą wyhamowywały gospodarkę rosyjską, ale także będą zmuszały do refleksji i zatrzymania tych brutalnych ataków, które się odbywają. I dlatego te działania międzynarodowe naszego rządu, przede wszystkim pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i wizyty komisarzy europejskich w Polsce, przedstawicieli innych państw, między innymi przecież była już pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, teraz będzie prezydent Stanów Zjednoczonych, dzisiaj szczyt NATO, również szczyt Unii Europejskiej, a więc te działania przede wszystkim muszą być konkretne, dynamiczne i to my musimy przede wszystkim jako Polska naciskać, tworząc też, mając sojuszników w tych działaniach. Ja sama wielokrotnie spotykałam się z przedstawicielami, moimi odpowiednikami z państw Łotwa, Litwa, Estonia, Czechy, Słowacja, Rumunia, także Węgry. Czyli to są te państwa, które na tej pierwszej linii frontu udzielają wsparcia. I tu mówimy głośne nie i sankcje muszą być po prostu takie dotkliwe, aby one były tak bolesne, aby Rosja przede wszystkim zahamowała swoje negatywne działania.